Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Wtedy Jezus odezwał się do nich. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odpowiedział Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Niecodziennie spotyka się człowieka chodzącego po wodzie. Zrozumiałe jest, że apostołowie są zaskoczeni zaistniałą sytuacją. Czy i my nie pomyśleliśmy sobie, że widzimy zjawę? Jezus stopniowo stara się nas przygotować do zrozumienia, kim tak naprawdę jest i co oznacza uwierzyć w Niego i Jemu zaufać. Nauczyciel z Nazaretu na każdym kroku zaskakuje swoich uczniów, przygotowując ich do tego najważniejszego zaskoczenia w poranek zmartwychwstania. Jesteśmy dziećmi Bożymi, a to uprawnia nas do używania władzy nad światem materialnym i duchowym. Jezus przekonuje Piotra, a przez niego i każdego z nas, że również my posiadamy ten sam potencjał przezwyciężania praw natury, jak On, Syn Boży. Przechadzający się po wodzie Jezus i Piotr udowadniają nam, że nic nie jest niemożliwego dla tego, kto wierzy. Byłem w swoim życiu świadkiem wielu cudów i nadnaturalnych zjawisk. Jestem przekonany, że wiara, która jest naszym zakorzenieniem w Bogu, umożliwia nam uczynić rzeczy o wiele większe niż chodzenie po wodzie. Teraz jest czas, aby po raz kolejny zapytać się o moją wiarę. Czy rozwijam ją poprzez lekturę Słowa Bożego oraz dobrych książek teologicznych? Czy słucham opowiadań o wielkich rzeczach, których Bóg dokonał w życiu nie tylko świętych ludzi? Czy mam to wewnętrzne przekonanie, że Bóg jest wszechmocny i że przez wiarę udziela nam, słabym ludziom, ogromnej mocy do pokonywania zła?